Dostajesz 5 razy większą karę, aż w końcu wynocha z internetu. Poleciłem służbie i wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. W związku z aferą Pandora Gate niektórzy komentatorzy i twórcy na czele z Krzysztofem Stanowskim oraz politycy, jak na przykład premier Mateusz Morawiecki, podają argument, że w internecie potrzeba większej kontroli, a państwo powinno w sposób bardziej aktywny ingerować w to, kto i co publikuje, szczególnie dla najmłodszych. Kto kontroluje dzisiaj internet? Internet jest większy od telewizji, to dlaczego państwo ma wywalone na internet? Wytłumaczcie mi to. Ale chcę wam też obiecać, że nie zostawimy tej sprawy. I chociaż taka sugestia może brzmieć bardzo słusznie zaraz obok skandali i smutnych historii, których obecnie w internecie jest więcej niż członków ekipy Freeza, to w rzeczywistości takie założenie, że państwo przyglądnie się twórcom na YouTubie albo na TikToku i wyjdzie z tego coś dobrego albo coś lepszego niż mamy obecnie, jest wadliwe na każdym możliwym poziomie. Jest to założenie kuriozalne do tego stopnia, że zakładam, że pada w większości bez głębszego przemyślenia. W emocjach, podobnie jak niektóre reakcje twórców i otoczenia YouTube'a, czego doskonałym przykładem jest w sumie właśnie kanał sportowy. Odbijam od tych YouTuberów, nie chcę mieć nic wspólnego z YouTuberami. Ale ponieważ w trakcie takich przetasowań i emocji, jakie widzimy na YouTubie, dla części osób taki pomysł może wydać się atrakcyjny, ten materiał jest szalenie istotny. W swoim komentarzu na temat Pandora Gate Krzysztof Stanowski apelował nawet, że wzorem, którym powinna pójść kontrola YouTuba, jest telewizja. I to jest dla mnie już wizja absurdalna i pomysł podobny do propozycji, żeby kierunek zmian w polskiej siatkówce wyznaczało górnictwo, albo żeby kierunek zmian w polskim prawodawstwie wyznaczało mitologia skandynawska. Nieważne, czy jesteś internetowym twórcą, rodzicem dziecka, dla którego internet stanowi naturalny ekosystem do życia, czy osobą, która tematem zainteresowała się przy okazji. W tym materiale przedstawię ci różnice, które sprawiają, że propozycje tego typu są prawdopodobnie najgorszym możliwym kierunkiem, w jaki zmierzać może dyskusja o internecie, szczególnie w kontekście afery, która właśnie się rozgrywa. I nie dasz oznaczenia plus 18, dostajesz karę. Jak zrobisz to ponownie, zapomnisz plus 18, dostajesz 5 razy większą karę. Bo regulowanie treści w internecie i mediach społecznościowych w sposób zbliżony do mediów tradycyjnych, takich jak na przykład telewizja, a w sumie w szczególności jak telewizja, jest zadaniem niemożliwym, nieskutecznym, a jeśli zostanie wprowadzone, będzie też dodatkowo skrajnie, ale to skrajnie niesprawiedliwe. Mam ten komfort, że afera Pandora Gate prawdopodobnie wryje się do świadomości internauty jak strajki Solidarności albo wybory kontraktowe dla poprzedniego pokolenia. Dlatego możemy od razu przejść do sedna. I żeby w tym miejscu w ogóle zacząć tłumaczenie, dlaczego postulaty wspominane m.in. przez Krzysztofa Stanowskiego nie mają sensu, trzeba na początku zaznaczyć, że na potrzeby tego materiału trzeba je potraktować poważnie. Bo wiadomo, że konkretny postulat w tym konkretnym filmiku nie był propozycją ustawy, ani jakiegoś konkretnego rozwiązania, tylko prezentacją jakiegoś tam stanowiska. I ponieważ moja odpowiedź co do strony merytorycznej będzie na poważnie, trzeba przyjąć założenie, że pan Krzysztof Stanowski również ten pomysł jako taki traktuje na poważnie. Internet nie może być miejscem wyjętym spod prawa. Że faktycznie życzyłby sobie wprowadzenia bardziej agresywnej cenzury internetu i interwencji państwa w to, kto i co może publikować jako treść w internecie, w szczególności dla dzieci. Kto kontroluje dzisiaj internet? No więc teraz tak, jakie problemy staną na drodze każdemu, kto chciałby potraktować taką sugestię na poważnie i faktycznie ocenzurować internet? Nie zostawimy tej sprawy. Po pierwsze, problemem jest skala internetu jako taka. Telewizja jest przy internecie jak twoja rozprawka z lalki na maturze przy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, albo jak mini Mike przy lotniskowcu USS General Ford. I nie chodzi nawet w sumie o kasę i budżety nadawców albo budżety reklamowe, bo te wskaźniki mogą nawet w niektórych przypadkach mówić co innego. Jeśli spojrzymy na przykład na telewizję polską kontra przeciętnego twórcę. Ale w kontekście istotnym dla propozycji cenzury, czyli na przykład liczby nadawców, dysproporcje są ogromne. Na jedną stację telewizyjną przypada jakiś trylion twórców, a w trakcie procesu powstawania jednego programu telewizyjnego internetowy twórca jest w stanie zbudować od zera karierę, uwikłać się w dwie dramy, stoczyć walkę na gali freakowej i jeszcze po drodze zrobić loterię albo jakąś własną ekipę. Twórcy internetowi mogą też robić wirale, czyli korzystać z mechanizmu, który niespecjalnie ma jakieś zastosowanie w mediach tradycyjnych, na przykład w telewizji. Jeśli jakiś materiał się wybije, to w przeciągu jednego tygodnia
tygodnia kanał do tej pory oglądany przez 20 widzów wbija 100 tysięcy subskrypcji i wypuszcza własny sklep z ubraniami. Konto na TikToku założone o 7 rano tego samego dnia o 22 może mieć 2 miliony wyświetleń i nagrywać live'y oglądane przez liczbę ludności przeciętnego miasta powiatowego. I chociaż używam obrazowego języka, to serio nie przesadzam. W sensie to są faktycznie takie proporcje i znamy takie sytuacje. Specyfika internetu pozwala Kasi Gandor uczyć całą Polskę o ekologii bez starania się o akceptację 60-letniego wydawcy oceniającego, jak ludzie będą na nią patrzeć. Albo prowadzenie entuzjaście historii, kanału historycznego, bez posiadania jakiegokolwiek autorytetu popartego na przykład formalnym wykształceniem w tym temacie. Telewizja posiada bazę odbiorców, która zapożyczając z języka ekonomii nie jest tak elastyczna. Jasne, są jakieś tam wydarzenia, które przyciągają większą niż przeciętną uwagę, na przykład, nie wiem, mecze reprezentacji czy premiery jakichś mega nakręconych medialnie programów. Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Ale z reguły ogromny zasięg telewizji to owoc machiny marketingowej przepalającej pieniądze i energię młodych stażystów, której w internecie nikt do niczego nie potrzebuje, bo internet jest po prostu pod tym względem zupełnie inny. Po drugie, istnieje prawdopodobnie więcej sposobów na unikanie przez internetowych twórców ograniczeń niż jest odcinków na kanale z dupy. Weźmy pod uwagę fakt, że są na tym świecie państwa demokratyczne tylko z nazwy, albo po prostu totalitarne, dla których hasło wolności słowa znaczy mniej więcej tyle, co polska ekstraklasa w piłce światowej. Naprawdę musimy się ogarnąć, a nie mówić, że... nie wiem. No i nawet te kraje, które wcale nie próbują weryfikować twórców pod kątem wybranych elementów ich twórczości, tylko starają się całkowicie zawładnąć internetem i po prostu kontrolować przepływ informacji, używając do tego całej machiny służby bezpieczeństwa, przegrywają tę walkę. Twórcy treści, podobnie jak ich odbiorcy, mogą korzystać na przykład z multikont, VPN-ów, albo podawać fałszywe deklaracje na temat tworzonego przez siebie kontentu, ich pochodzenia, ich przeszłości itd., itd. Trzeba pamiętać, że podmioty komercyjne tworzące sferę internetu, takie jak Google czy Facebook, mają w przypadku złej sławy ich platform najwięcej do stracenia. I naprawdę, same z siebie robią wszystko co możliwe, żeby dbać o rozwiązania takie jak algorytm kontrolujący treści i twórców. I jakoś wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby rozwiązania technologiczne stworzone po to, żeby usprawnić te systemy, opracowane przez najpotężniejsze firmy tego świata, zaproponowane w tym przypadku przez państwo, miały spisać się lepiej niż no właśnie przedmiot stworzone komercyjnie. I to jeszcze w materii tak delikatnej, jak weryfikacja kontentu w sieci. Bo jeśli ja myślę o algorytmie, które miałoby opracować państwo polskie, to po prostu nie wyobrażam sobie, co miałoby to być. No chyba, że algorytmem możemy nazwać biurowiec, w którym 20 pań Krysi ogląda filmy ekipy i pisze recenzje, które później weryfikuje jakiś zmieniający się co kadencję urzędnik. Sam Krzysztof Stanowski w swojej serii składającej się z kilkudziesięciu materiałów nagranych wspólnie z Robertem Mazurkiem śmieje się na porządku dziennym z tego, jak tragicznie państwo polskie robi rzeczy. I to nawet takie, które są dużo prostsze, jak na przykład zarządzanie budżetem klubu piłkarskiego, będącego jednocześnie własnością miasta, albo budowanie toalety. Rok temu zbudowano w Białymstoku kibel, 400 tysięcy. Prawie pół miliona. Spokojnie. No dobrze, no ponad 400 tysięcy. Nie zaniżaj, grubo ponad 400 tysięcy. Jeśli nasze społeczeństwo razem z ich przedstawicielami nie jest w stanie zrobić sobie kibla w parku, to jakim cudem na poważnie możemy w obliczu tej tragedii, którą obecnie poznajemy w sieci, mówić, że teraz czas na to, żeby urzędnicy zajęli się ochroną naszych dzieci? A więc gdzie jest kibel? Kibla nie ma. Państwo od 2 lat tworzy w Polsce krajowe samochody elektryczne i jak na razie udało im się zrobić stronę na Facebooku. Państwo polskie odpowiada za ochronę zdrowia publicznego i promocję zdrowego stylu życia Polaków, jednocześnie pozwalając na to, żeby miano sponsorów polskiego sportu przywłaszczały sobie firmy bukmacherskie, które w równy sposób cenią sobie sport olimpijski, co gale frikowe. Państwo polskie ma stać na straży wizerunku polskiego sportu i jego roli w kształceniu postaw społecznych, ale pozwala na to, by głównym sponsorem najbardziej zasięgowego medium dziennikarzy sportowych był sprzedawca alkoholu. What the fuck is this piece of shit? Państwo polskie chroni przestrzeń powietrzną naszego kraju w taki sposób, że najlepszym systemem do wykrywania rakiet wlatujących na teren tego kraju jest randomowy człowiek na spacerze z psem w środku lasu. W zasadzie nie wiadomo, co jest lepsze. Powiedzieć, że wiedziałem, ale nie powiedziałem? Tak. Czy też powiedzieć, że nie wiedziałem? Że coś przeleciało,
ale ja tego nie zarejestrowałem. Państwo powinno funkcjonować w wielu obszarach i w większości z nich będzie działać do pewnego stopnia nieudolnie. Tak to po prostu wygląda, ale nie ma co dorzucać mu kolejnego obszaru, za który jeśli będzie odpowiedzialne, to na pewno nie sprosta oczekiwaniom, jakie będziemy stawiać państwu. Po trzecie, propozycje związane z kontrolowaniem treści w sieci oraz wyznaczaniem jakiejś formy standardów zawsze będą faworyzować korporacje, projekty nastawione na realny zysk i zorganizowanych twórców. Jest to problem właśnie dlatego, że internet nie jest współczesną telewizją. Współczesna telewizja jest współczesną telewizją. A internet jest tym magicznym miejscem, gdzie mając na koncie kieszonkowe od mamy z ostatniego tygodnia i komputer, można zrobić karierę i fajny content. Internet jest miejscem do tego stopnia fajnym, że jeśli ktoś przyjdzie do niego z telewizji, to może zrobić sobie swoją własną telewizję. Nice. Ale nie czyni to z internetu współczesnej telewizji, bo w internecie można zacząć gadać o prawie i dostać zaproszenie do medium tworzonego przez topowych dziennikarzy, tak jak zrobiło to na przykład Prawo Marcina, czy zrobił to Prawo Marcina. Prawo, mam wrażenie, że czasami jest tworzone dla samych siebie, już nie mówiąc o ustawodawcy. Mam wrażenie, że prawo jest czasami... Jest zbiorem mitów. Jest mitów i głupot czasami. Albo rozkochać w sobie miliony osób tylko przez to, że w zabawny sposób komentuje się granie w grę komputerową. W internecie ja mogę nagrać odpowiedź do filmu Krzysztofa Stanowskiego, jakbym też coś znaczył, co nie jest oczywiście prawdą. Podniesienie tej bariery wejścia przez na przykład spełnienie szeregu kryteriów formalnych, korespondencję prawną z jakimś, nie wiem, urzędem weryfikacji twórców, albo weryfikowanie ustaw tworzonych przez polityków, którzy bez wątpienia rozumieją internet dużo gorzej niż przeciętny jego użytkownik, a co dopiero przeciętny twórca, albo na przykład obowiązek każdorazowego wetowania materiałów wypuszczanych do sieci przez urzędnika, czy jakieś, nie wiem, licencje na streamowanie, to wszystko super upierdliwe procedury, które sprawiają, że internet wypchnie z siebie, czy my wypchniemy z internetu masę osób, tych naturalnych, szczerych i tych, które tworzą content, no właśnie, tworząc jednocześnie cały internet. Warto też dodać, że jeśli kierunkiem, do którego zmierzamy, jest faktycznie telewizja i nadzór na wzór tego, który znamy, no właśnie, z telewizji, to trzeba się konkretnie zastanowić, jak wygląda ten ideał i czy faktycznie jest to środowisko szczelne w kontekście afer takich jak Pandora Gate. Abstrahując od wątpliwej skuteczności narzędzi takich jak no właśnie ograniczenia wiekowe i niedopuszczanie konkretnych publikacji przed daną godziną, bo to są rzeczy, których nawet nie ma co komentować, znaczy to się da obejść po prostu włączając telewizję o innej porze, ale zastanówmy się nad innymi rozwiązaniami, czy w ogóle nad telewizją jako taką. Bo przecież to z telewizji wywodzą się gwiazdy takie jak Trypson, Alanik, Stifler, czy chociażby Wojciech Gola, którzy dla przypomnienia byli gwiazdami Warsaw Shore, czyli programu emitowanego przez kilka lat na MTV. Programu, którego cały koncept zasadzał się na tym, że mamy ludzi i istnieje coś takiego jak popęd seksualny i używki. Bo wie jak mi ciężko było... Program ten swego czasu budził ogromną dramę obyczajową. Nadawca musiał spełnić różne wyśrubowane wymogi prawne, żeby program wyemitować, ale o ironio, ten tylko jeden program dał początek kilku gwiazdom freakfightów i zbudował rozpoznawalność i gigantyczne zasięgi, między innymi jednemu z dosłownie włodarzy gali freakowej, od której Stanowski teraz się odcina. I co ciekawe, Krzysztof Stanowski, żeby zobrazować jak to wygląda w telewizji, podaje przykład kary, która niespecjalnie obrazuje jakąś skuteczną rozrzutę. 20 tysięcy złotych kary dlatego, że puścili film Psy o godzinie 20 z oznaczeniem plus 16, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że jest to film od 18, a nie od 16 lat. No więc właśnie, czy faktycznie kontrola w telewizji w ogóle spełnia swoją funkcję? Czy oznaczenie co do minimalnego wieku odbiorców to skuteczne narzędzie, które chroni nasze dzieci? Czy wytyczne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji faktycznie chronią młodego widza przed kontentem albo kontaktem z potencjalnie szkodliwym twórcą? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że przez lata organy nadzoru znane z telewizji, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy na przykład Rada Programowa Telewizji Publicznej, robiły wiele rzeczy, ale rzadko kiedy
udowadniały swoją skuteczność w chronieniu interesu publicznego jako takiego. Był na przykład taki czas w polskiej telewizji, w której musiała ona poradzić sobie z faktem, że jeden z regularnych gości prowadzący programu dla dzieci, ksiądz, wypisywał do pani oglądającej tę audycję treści, które spokojnie mogłyby znaleźć się w jednym szeregu ze screenami wypowiedzi influencerów z afery Pandora Gate. W ogóle większość organów nadzorujących media jest też na wskroś upolityczniona, czego historię wielokrotnie przytaczali ludzie z otoczenia Krzysztofa Stanowskiego, wybitni dziennikarze, którzy padli ofiarą różnego rodzaju przetasowań. I to jest rzecz, której na pewno nie chcemy w internecie, a która na pewno się pojawi, jeżeli państwo zacznie tę platformę czy tę płaszczyznę naszego życia agresywnie kontrolować. Nie zostawimy tej sprawy. Był też czas, kiedy Rada Programowa TVP debatowała na temat tego, na ile poważnie potraktować zarzuty, że materiały informacyjne publikowane przez telewizję publiczną doprowadziły do śmierci osoby przedstawionej w tym materiale, gdzie sportretowano go jako ofiarę przestępstwa, które samo w sobie jest właśnie jednym z tematów afery Pandora Gate, to znaczy typ tego przestępstwa, a nie ten konkretny przypadek. Telewizja przez lata udowadniała, że jest to miejsce pełne degrengolady i po prostu marginesu społecznego i zachowań absolutnie nie moralizujących młodych ludzi, czy w ogóle społeczeństwo. Ale nie mówię tego wszystkiego po to, żeby jakoś specjalnie jechać po telewizji, czy nie wiem, po radio, czy po gazetach. Dobrze by było, żeby kierunek, czy efekt tej całej afery i generalnie dyskusji o kontroli w sieci nie był taki, że zdajemy się nagle teraz na państwo, czy na rolę jakichś organów zewnętrznych. Nie zostawimy tej sprawy. Bo internet to to wyjątkowe miejsce, gdzie użytkownik ma nieproporcjonalnie duży wpływ na to, co się pokazuje i co twórcy robią. I dobrym tego przykładem jest sukces kanału sportowego, który po prostu zrobił rzeczy, na które liczyli odbiorcy. Odbiorcy chcieli ambitnych, wielogodzinnych rozmów z ludźmi, których szanują. Oczywiście nie zawsze to się udaje, to znaczy nie zawsze uda się przeprowadzić ambitną rozmowę albo zaprosić ambitną osobę, no ale generalnie kanał sportowy wydaje się rozumieć tą wyjątkową zaletę internetu i tą specyfikę, że tutaj kontrolę ma odbiorca. I chociaż apele mówiące o tym, że trzeba sprawić, żeby w internecie nikt nie był bezkarny, brzmią dobrze, to prawda jest taka, że w internecie nikt albo prawie nikt bezkarny nie jest. A przynajmniej nie jest bardziej bezkarny niż w jakiejś innej sferze życia. I dobrze zdać sobie z tego sprawę, żeby ofiarą tej afery nie stał się internet jako taki. Bo w internecie bezkarność może panować tylko wtedy, kiedy jest na to przyzwolenie. Nieważne, czy będzie to przyzwolenie rady programowej, urzędnika, ministra, sponsora, czy publiczności, która na przykład wykupuje w jeden dzień wszystkie bilety na galę frikową. Czy tutaj na zewnątrz, tak, to nie wyciągamy. Słuchaj. Ja się zachowuję kulturalnie i nie wykonuję... Ogromny szok w przypadku Pandora Gate to właśnie zdanie sobie sprawy przez twórców, że podlegają oni dosłownie temu samemu prawu, co każdy inny człowiek. I wystarczy na moment odwrócić uwagę od ich aureoli, no i nagle okazuje się, że są po prostu przestępcami. No i o ile trzeba jednoznacznie potępić wszystkie zachowania demoralizujące młodych ludzi, czy w ogóle będące na granicy żenady, albo jednoznacznie szkodliwe i podchodzące pod na przykład kodeks karny, to trzeba pamiętać, żeby na tej wojnie, czy to nie jest wojna, żeby jedną z ofiar tej afery nie był internet jako taki, czyli miejsce, którego główną magią jest fakt, że kontrolę nad nim sprawują użytkownicy i wpływają na niego na każdym poziomie w taki sposób, który nigdy nie pozwoli postawić znaku równa się pomiędzy youtuberem a prowadzącym jakiegoś programu telewizyjnego albo audycji radiowej. I dopóki tak jest, internet dalej jest internetem, a nie współczesną telewizją. Bo jeśli to się zmieni, to rolę internetu przejmie jakieś inne medium, no bo po prostu to miejsce cenimy za tę konkretną właściwość. Czy to jest jasne? I trzeba to środowisko moim zdaniem pielęgnować, bo youtuberzy nawet w kontekście takich afer, jakie słyszymy obecnie, mogą zrobić bardzo, bardzo wiele dobrego. Tak samo jak w wielu innych obszarach naszego życia, czasem potrzebne jest śledztwo dziennikarskie, które wyręcza organy ścigania, tak samo w internecie. Czasem potrzeba kilku youtuberów, którzy zdecydują się powiedzieć stanowcze nie i stworzą materiał śledczy po to, żeby wyręczyć i wspomóc procesy, które w idealnym świecie oczywiście działyby się bez naszego udziału. Ale zaletą internetu jest
to, że naprawdę niewiele dzieje się bez udziału użytkowników. Bo jeśli potraktujemy aferę Pandora Gate jako punkt do tego, żeby zmienić nasze oczekiwania względem twórców, to internet jest w stanie się zmienić. I nie mówię tego z jakąś gwarancją, to znaczy nawet wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale jednocześnie uważam za skrajnie nieracjonalne sugerowanie, że powinniśmy wszyscy jako internauci zdać się w tym obszarze na państwo. I to tyle w tym materiale. Jeśli zgadzasz się ze mną, jeśli lubisz internet i lubisz treści w internecie i wolisz, żeby nie zamienił się on, czy te treści nie zamieniły się w projekty przypominające budowę toalety w Białymstoku, to rozważ udostępnienie tego materiału dalej. Dzięki za dziś i cześć.